Aż 10 chętnych chce wybudować welostradę pomiędzy Giszowcem a Brynowem. Duża jest rozpiętość kwot proponowanych przez potencjalnych wykonawców. Wahają się od blisko 11,5 miliona do prawie 20 milionów złotych. Gdy komisja przetargowa wybierze wykonawcę, ten będzie miał rok na zrealizowanie projektu. To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. GZM we współpracy z innymi miastami chce ułatwiać rowerzystom korzystanie z tego środka transportu. Karolina Komada. Pierwsza katowicka welostrada o długości prawie 4,5 km już wkrótce stanie się rzeczywistością. Zakończył się nabór wniosków do przetargu. Planowaliśmy przeznaczyć na ten cel nieco ponad 17 200 000 zł. 9 ofert mieści się w tym budżecie, najtańsza nieco ponad 11,5 miliona złotych. Najdroższa, ta jedyna, która przekracza ten zakładany przez nas budżet, to 19,5 miliona złotych. Natomiast na pewno jest z czego wybierać. W tej chwili komisja przetargowa bada te oferty. Jak tylko ogłoszenie się uprawomocni, przystąpimy do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Od tego momentu on będzie miał 9 miesięcy na realizację samych prac budowlanych. Katowicka welostrada, czyli trasa o podwyższonym standardzie, będzie doświetlona, a wzdłuż będzie poprowadzony chodnik i miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Całość będzie spełniać standardy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, która planuje rozszerzyć sieć welostrad. Planujemy budowę 8 odcinków welostrad o łącznej długości około 120 km. I te welostrady mają rozwiązać takie problemy, które są ponadlokalne, jeżeli chodzi o rozwój sieci rowerowej. Chodzi o to, żeby bez problemu móc się przemieszczać między miastami. Ma służyć przede wszystkim do tego, aby rowerzyści, mieszkańcy metropolii mogli przemieszczać się, załatwiając swoje codzienne sprawy, czyli na przykład do szkoły, do pracy, czy też do różnego rodzaju instytucji. I o ile welostrady mają ułatwić komunikację między miastami, mieszkańcy zauważają pewne nieścisłości. Stanisław, który podróżuje do pracy między Sosnowcem a Katowicami, uważa, że welostrada pomoże mu dostać się tylko do Zawodzia. To jest powiązanie tych welostrad z siecią miejskich dróg dla rowerów czy innej infrastruktury służącej rowerzystom, ponieważ jedną rzeczą jest dojechanie sprawnie za pomocą takiej welostrady do jej końca, a drugą rzecz jest dotarcie do tego celu, gdzie każdy chce rzeczywiście dotrzeć. I to nie o to chodzi, żeby powiedzmy kończyć jazdę na welostradzie, a potem mieć do wyboru albo jakąś drogę szutrową, albo jezdnię samochodami. Katowicka welostrada ma ułatwić sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem.